Cześć, dziś Wam pokażę, jak zrobić własny resource pack do dowolnej wersji Minecraft. Najpierw oczywiście musimy wejść do folderu data, potem w Minecraft, potem w wersję i wybieramy wersję, która nas interesuje. Teraz tutaj otwieramy ten plik WinRarem. Kiedy nam się to już otworzy, musimy zrobić nowy folder, najlepiej na pulpicie. I do tego folderu kopiujemy asety. Teraz potrzebujecie z jakiegoś resource packa skopiować te dwie rzeczy. Jedna to jest ikona, a druga to podpis, kopiujecie to do wcześniej założonego folderu. Teraz otwieracie sobie waszą ikonę w Paint'cie lub w innym programie graficznym i robicie, co wam się podoba. Kiedy już skończycie, to oczywiście zapisujecie i zamykacie. Teraz otwieracie za pomocą notatnika ten plik, to jest cały tekst, który będzie napisany obok ikony. Tutaj piszecie, co wam się podoba, ale musi zaczynać i kończyć się apostrofem. Kiedy już napiszecie, co wam się podoba, to zamykacie plik, zapisując go. Jak już to zrobicie, to wchodzicie w asety i Minecraft. Tutaj mamy wszystkie tekstury i szukacie tej, którą chcecie zmienić. W moim przypadku będzie to tekstura bloku. Najlepiej usuńcie tutaj wszystkie bloki poza tymi, które ma zmieniać resource pack. Teraz tak, aby edytować teksturę, musicie mieć jakiś program, który ogarnia format PNG, na przykład GIMP. Zwykły Paint tu się nie nada. No i teraz edytujemy sobie nasz blok, jak się podoba. Kiedy już skończymy, to zapisujemy. I ten cały folder wrzucacie do folderu z resource packami. Jak widać, działa wszystko. Wiem, że nie jest to ładne, ale nie ma być, chciałem tylko pokazać szybko i łatwo, jak to się robi. Mam nadzieję, że film się spodobał i przydał. Cześć!